Witamy w 8 szorcie Patrzymy Szerzej. Przy mikrofonie Oskar Rak i Szymon Pieczyński. Dzisiaj porozmawiamy o nawykach i o tym... Nie nawykach. Kurna. O praktyce. Dzięki. Czy praktyka czyni mistrza? No to możesz powiedzieć. Nie. Szymon, w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o tym, że nauka, rozwój i ogólnie tego typu rzeczy są kluczem do sukcesu. Czy uważasz, że potrzeba również talentu? Tego typu rzeczy? No tak, to bez dwóch zdań. Chociaż słowo talent chyba jest nadużywane. Często się tłumaczy, że okej, ona czy on wygrał te zawody lub osiągnął ten sukces dlatego, że ma talent do czegoś. Ja osobiście w to nie wierzę. Uważam, że każdy człowiek rodzi się z pewnym zestawem predyspozycji. To na pewno, które może albo rozwijać, albo nie. A przykładem tutaj choćby niech będzie Michael Phelps. On zdecydowanie urodził się z predyspozycjami większe płuca, ramiona i budowa ciała. No to jest to, maszyna do pływania. Tak. Z drugiej strony nie osiągnąłby tego, gdyby nie rozwijał tego. Tak? Czyli tam była cała rzesza jeszcze innych mechanizmów i ćwiczeń i treningów po to, żeby osiągnął ten pułap, który udało mu się osiągnąć. To jeśli mielibyśmy tutaj uchwycić nie talent, a co? Predyspozycje i ciężka praca. Co masz na myśli, mówiąc ciężka praca? Najważniejsze. Każdy z nas rodzi się z tym zestawem predyspozycji, o którym przed chwilą mówiłeś. Okay. Ale najważniejsza jest tak naprawdę praktyka, czyli pracowanie z tymi predyspozycjami i rozwijanie ich. Mm-hmm. Jeżeli nie będziemy tego robić, to nic nie wyjdzie. I nie ma czegoś takiego jak talent, że nagle coś się po prostu zrodzi i w momencie będziemy po prostu świetnymi pływakami. Możemy się urodzić właśnie z tym zestawem predyspozycji, o których mówiłeś, ale trzeba to cały czas kształtować i to nas przybliża po prostu do celu. Tylko tutaj nie mogę się powstrzymać przed spuentowaniem tego w ten sposób, że co jeśli my nie wiemy? Często się spotykamy, ja mam młodszą siostrę, że szczególnie w młodym wieku nie wiemy, co jest naszą predyspozycją, w czym jesteśmy dobrzy. A tutaj dużą rolą jest czy na początku naszej drogi rodzice, ale później postacie pewnych mentorów, bo to osoba starsza może chyba wyłapać, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy ukierunkować nas w tym czy innym kierunku, tak tutaj powtarzając się, ale oprócz tego kluczowym jest eksperymentowanie i próbowanie różnych dróg. Czyli spróbować pływania, spróbować biegania, spróbować pisania, spróbować śpiewania, spróbować masy rzeczy. Wszystkiego tak naprawdę. I sprawdzić się, w czym te predyspozycje są. Jak popatrzysz do tyłu, no na swoje życie, na moje, no na każde. Każdy z nas, jak był mały, tak naprawdę eksperymentował. Nasi rodzice eksperymentowali i sprawdzali, w czym my jesteśmy tak naprawdę dobrzy. I później dopiero pojawiły się pewne różne okoliczności i okej, on jest lepszy w tym, trzeba go bardziej na to nastawić. Bo jak my jesteśmy mali, no nie, my tego nie wyłapiemy. My nie mamy właśnie tej samoświadomości i chęci rozwoju, tak? My się chcemy bawić, a nie rozwijać. No tak, to doszliśmy do takiego momentu dosyć kluczowego, bo my postaci mentora. Czy w twoim życiu był jakiś mentor? Wiesz co, ja osobiście na przykład mentora nie miałem, takiego jednego. Bardzo często przeskakiwałem pomiędzy różnymi osobami, które mnie w jakiś sposób bardziej może nie motywowały, ale pokazywały, że można troszeczkę inaczej, tak? Patrzyły na świat szerzej, czyli w troszeczkę inny sposób. I to byli jakby w różnych momentach swojego życia miałem troszeczkę innych mentorów. I bardzo wiele osób dokładnie też tak robi. Jeżeli są w pewnym etapie swojego życia, to inny mentor im odpowiada. Ale mentor to jest osoba, która jednak podpowiada i gdzieś ci nakierunkowuje na odpowiedni tor. Czy możemy mówić, że rodzice są naszymi mentorami? Tak, jak najbardziej. Moim zdaniem, się nie zgodzę z tobą. A ja się zgodzę, że są mentorami, ponieważ jeżeli już rozwijamy temat mentorów, to są osoby, które nie przekazują nam tylko wiedzy. One przekazują nam doświadczenia. A mentor przekazuje doświadczenia, bo wiedza i doświadczenie są kompletnie dwie różne rzeczy. No to ja tylko to tak spuentuję z mojej perspektywy, bo uważam, że no rodziców nie ma co, nie wiem, szczególnie młodszym ludziom mówić, że twój tato czy mama jest mentorem, bo mamy każdy taki wiek, w którym negujemy rodziców. Tak, to pewnie. Więc ich rolą, w mojej ocenie, jeśli tutaj to warto podkreślić, jest to, żeby wskazywać drogę i dawać możliwości, tak? Właśnie do tego eksperymentowania. Nie oceniam, idziesz swoją drogą, możesz spróbować tego, możesz spróbować tego, ja ci daję możliwości ku temu. A później bardziej chyba wierzymy i ufamy ludziom z zewnątrz. Tak.
A w moim przypadku było tak, że w pewnym momencie to był chłopak mojej siostry, który pokazał mi, że warto trenować i jakby rozwijać się w tym zakresie. Poszedłem i zacząłem trenować zapasy. W innym przypadku, chodząc do szkoły muzycznej, był to mój nauczyciel od gitary, który takie zdanie bardzo cenne, które pamiętam do dzisiaj, im powiedział przed występem, przed publicznością, kiedy miałem wyjść do i zagrać koncert, bardzo się stresowałem i myślałem, że no, po prostu nie wyjdę, ucieknę. To on powiedział jedno zdanie, które brzmiało, że całe życie będę uciekał. Tak to mi wybrzmiało w głowie, że zdecydowałem się wyjść i bez znaczenia na konsekwencje. To jest to, co powiedziałeś. Nie można rodziców stawiać na miejscu typowo mentora. Oni w pewnym momencie są tym mentorem, ale oni raczej właśnie powinni być tą wskazówką. Tu się w 100% zgodzę. Okej. Wróćmy jednak znowu do głównego tematu, bo zaczęliśmy mówić o talencie i o tym, że nie on jest najważniejszy. Z drugiej strony powiedzieliśmy sobie, że praca odgrywa tutaj kluczową rolę i być może jakaś osoba z boku, mentor, który nas nakieruje czy pokaże ścieżkę. Ale nie wiem, czy słyszałeś jeszcze o takim przysłowie, powiedzeniu, że żeby dojść do perfekcji, należy poświęcić tej nauce, tej czynności lub umiejętności 10 tysięcy godzin. Zgadzasz tak, pewnie. Słyszałem o czymś takim, żeby właśnie dojść do perfekcji, musi być te 10 tysięcy godzin. No 10 tysięcy godzin to jest ogromna ilość czasu, ale tak. Ja uważam, że to jest w ogóle przysłowiowa ilość czasu. Tutaj chodzi o to, że to jest bardzo dużo tego czasu i takie klucz tego wszystkiego to jest to, że nie ma czegoś takiego jak droga na skróty. Jeżeli mamy jakiś zestaw predyspozycji, konkretne predyspozycje, musimy poświęcić po prostu bardzo dużo czasu, żeby te predyspozycje rozwinąć. Tak, bo często jest tak, że spotykamy się, że my widzimy już ten sukces, tą finish, tą metę u innych osób i mówimy, że to jest, nie wiem, nie ma sukcesów z dnia na dzień, tak? Które się dzieją przez noc. To jest ciężka praca, która konsekwentnie realizowana dzień po dniu. Dochodzimy do perfekcji, czy do perfekcji to jest może złe słowo, do poziomu, który nas zadowala w różnych obszarach, czy dokładnie. To rozwoju firmy, rozwoju swoich umiejętności, jak nauka języka. Podcastu, tego shorta, co robimy, tak? Z każdym odcinkiem jest lepiej. To jest tylko praca. Tutaj mamy jakieś predyspozycje, ale żebyśmy lepiej wyglądali przed kamerą, lepiej się wypowiadali, musimy po prostu ćwiczyć. Tak. I tutaj powiedzmy sobie jeszcze o jednej ważnej rzeczy, bo mówiliśmy o tej postaci mentora, a to ja uważam jeszcze, że tych 10 tysięcy godzin przysłowiowych możemy utrwalać złe nawyki lub utrwalać złą umiejętność. Tak, a więc bardzo ważne jest, żeby właśnie mieć kogoś z boku, kogoś mądrzejszego od nas i w obszarze, który planujemy rozwijać, czy to nauka języka, czy warsztat pisarski, to miejmy osobę, która nas kontroluje, to może jest złe słowo, ale sprawdzi to, co robimy i pokaże nam błędy i nie obrażajmy się na te błędy, bo gorsze jest utrwalenie tego złego nawyku. Ja to tak mówię, pamiętam też ze szkoły muzycznej, że pani, która poprawiała za każdym razem mój chwyt na skrzypcach, aż w którymś momencie on wszedł mi w krew i ta ręka przestała boleć. Więc ta zła umiejętność może boleć, a ta dobra będzie prawidłowa, więc... Dokładnie tak. Tak, tutaj. Pierwsze co, nie wierzmy i nie dajmy sobie włożyć do głowy przeświadczenia i stereotypu, że tylko talent może jakby pozwolić nam na osiągnięcie sukcesu. Druga sprawa, zdajmy sobie sprawę, że ważna jest praca nad rozwinięciem. Bardzo ważna, trzeba pamiętać o pracy. I odwołujemy do naszego poprzedniego podcastu, o którym rozmawialiśmy nad ciężką, a mądrą pracą. I tutaj jest ta mądra praca bardzo ważna, tak? Czyli żeby nie wdrażać się, nie tłoczyć się w taką ciężką pracę, że tam dłubiemy sobie w tym drewnie i cały czas kształtujemy swoje umiejętności, a okazuje się, że to i tak jest złe. Że to nie jest efektywne, więc, i nic nie wnosi. Tak, tak, więc mądra praca pod okiem od czasu do czasu mentora. Dwa. No i trzy, co będzie trzy? Trzy? No tutaj tak naprawdę tylko pamiętanie o tych dwóch zasadach, bo jeżeli nie będziemy pracować, nie będzie efektów. Nie ma czegoś takiego jak talent i po prostu od razu efekt. Tak, no i też pewnie stawiamy sobie jakieś wyzwania i szczebelki, do czego chcemy dojść, ale też nie traćmy
motywacji w momencie, kiedy ten czas się wydłuży, bo te 10 tysięcy jest umownym czasem, tak? Może być mniej, może być więcej. Może być pół roku, może być rok, może dwa. To każdy w zależności od indywidualnego przypadku będzie zależało, kiedy nam się powiedzie i kiedy przysporzymy, czy przyswoimy sobie nową umiejętność, czy kiedy osiągniemy sukces, nie wiem, rozwijając swoją firmę, czy markę osobistą. Więc powodzenia. To już koniec. Pamiętajcie, żeby zostawić suba na dole, lajka, komentarz. W którym powiecie, co poprawić, co zmienić lub jakimi tematami zająć się następnym razem. Na razie. Do zobaczenia.